Po latach trudnej walki o remont szkoły i budowę sali koncertowej, teraz trzeba już czekać tylko na koniec planowo przebiegającej inwestycji. Na szczęście już nie musimy o nic walczyć, w sensie takim, że zabiegać o to, co jest niezbędne do rozpoczęcia inwestycji, bo to już mamy za sobą. Natomiast w tej chwili, tak jak pan zauważył, że inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem i do końca czerwca termin zakończenia budowy będzie dotrzymany. Inwestycja wykorzystała swoją szansę w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie współfinansowane z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce, jeżeli chodzi o szkoły muzyczne. W północno-wschodnim regionie jest to jedyny, bo Białystok dopiero zakończy również w tym roku pierwszy etap swojej inwestycji, Białostocka Szkoła Muzyczna. My natomiast już w całości będziemy mieć inwestycję zakończoną. Przez to będzie oferta większa, jeżeli chodzi o kształcenie muzyczne. Przybędą nam nowe specjalności, poprawi się ta oferta edukacyjna. Klas zasadniczo nie będzie aż tak bardzo dużo więcej, natomiast przybędzie nam sala koncertowa na 300 miejsc i przede wszystkim jest to budynek budowany z konkretnym przeznaczeniem do zadań, które prowadzi właśnie tego typu szkoła artystyczna, jaką jest Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Suwałkach. Nowa szkoła służyć będzie młodzieży i regionowi. Szczególnie atrakcyjna będzie sala koncertowa na ponad 300 miejsc. Szkoła muzyczna jest otwarta w swojej działalności na wszystkie potrzeby miasta i nie tylko regionu, i również we współpracy z sąsiadami zagranicy tej bliskiej. Oblicze gmachu zmienia się z dnia na dzień. Terminy gonią. Już niedługo rozpocznie się budowa parkingu przy nowym obiekcie. Praca maturalna z zakresu podstawowego języka polskiego rozpoczęła egzaminy maturalne. Pierwszy obowiązkowy egzamin, tak, bo wszyscy 100% zdających musi ten egzamin złożyć. W naszej szkole zgłosiliśmy 164, ale niestety dla czterech uczniów zakończenie roku nie było szczęśliwe, bo czterech uczniów nie ukończyło szkoły, stąd też nie mogło przystąpić do egzaminu maturalnego. I z tego roku 160 absolwentów dzisiaj właśnie składało swój pierwszy poważny egzamin. Długi weekend majowy dał trochę spokoju maturzystom. Może do egzaminu przystąpili bardziej na luzie. Ogólnie mówili oni, że tematy są możliwe do napisania bez większego stresu. Nie było tak aż trudno. Był fajny tekst publicystyczny, bo było w Wikipedii, także myślę, że był w miarę. Aha, ale spodziewałeś się mniej więcej takich tematów? Czy? Znaczy na pewno... No nie spodziewałem się w sumie czegoś takiego w ogóle. I co pisałeś? Napisałem drugi temat o lalce i ludziach bezdomnych. Uważam, że wszystko było do zrobienia, nie było aż takich wygórowanych wymagań. Zaskoczony tematami, czy nie? No ogólnie temat pracy jeden był zaskakujący, lecz drugi był w miarę do napisania. Można było wszystko sobie poradzić. Czyli na każdy poziom w zasadzie. W zasadzie tak, każdy myślę, że sobie poradzi. Jeżeli nauka w technikum trwała przez 4 lata, to matura musi być napisana bez problemu, mówią maturzyści. Matura mnie nie zaskoczyła, w miarę prosto. Wydaje mi się, że tam można było napisać, jak ktoś tak się uczył 4 lata, to tam bez problemu, bez stresu. Przygotowania to 4 lata ciężkiej nauki w technikum. Ostatni rok oczywiście najbardziej intensywny. Uczniowie uczęszczali na dodatkowe zajęcia. Organizowane były w ramach tak zwanej 19 godziny, ale i jeszcze dodatkowo nauczyciele pracowali z uczniami w ramach takich zajęć pozalekcyjnych, no i głównie na języku polskim. Ciężki rok, ciężkie przygotowania. Mamy nadzieję, że efekt będzie oczekiwany. W poniedziałek rozszerzony polski.
potem we wtorek i środę matematyka, angielski i tak do 25 maja. Wszystko zdarzyło się na piętrze dużego budynku przy ulicy 1 Maja 4. Pod nieobecność domowników w mieszkaniu wybuchł pożar. Dostaliśmy informację około godziny 14, że pali się mieszkanie na pierwszym piętrze. Duże zadymienie. Po dojechaniu okazało się, że w środku nikogo nie ma. Musieliśmy wyważać drzwi. Okazało się, że w środku jest bardzo duże zadymienie. Paliło się pomieszczenie kuchenne. Prawdopodobnie nastąpiło wskutek zwarcia instalacji elektrycznej, bo spaliła się lodówka i zamrażarka. Pożar powstał w pomieszczeniu kuchennym i objął potem pozostałe pomieszczenia. Pożar charakteryzował się dużym zadymieniem toksycznych spalin. Płonęło wyposażenie kuchni. Szybka reakcja sąsiadów i strażaków uratowała resztę pomieszczeń. Straty są duże. Kilkanaście tysięcy. Kuchnia cała do wymiany, przedpokój do malowania, pokój. Całe mieszkanie do remontu minimalnego i kuchnia do cała do wymiany. Na szczęście akcja przebiegła sprawnie. Obyło się bez ofiar. Zaczęło się od rutynowej kontroli drogowej osobowego BMW. Wczoraj około godziny 15.30 policjanci na ulicy Modrzewiałej zatrzymali do kontroli drogowej BMW. Samochodem podróżowało dwóch młodych mężczyzn w wieku 20 i 22 lat. Podczas kontroli wewnątrz pojazdu policjanci ujawnili substancje wybuchowe w postaci uzbrojonych w zapalniki i materiał wybuchowy pocisków artyleryjskich. Obu mężczyzn zatrzymano i osadzono w policyjnym areszcie. Okoliczne posesje ewakuowano i ściągnięto specjalistów z zwiadu saperskiego rozpoznania minersko-pirotechnicznego z Giżycka. W toku tych czynności zabezpieczono i ujawniono m.in. wykrywacze metali, zapalniki, rozbrojone pociski moździerzowe, artyleryjskie i miny przeciwpiechotne. Wszystkie ujawnione elementy uzbrojenia czy też substancje wybuchowe zostały zabezpieczone przez patrol saperski. Obu kolekcjonerów materiałów wybuchowych zatrzymano w areszcie policyjnym. Grozi im nawet do 8 lat więzienia. Lokalne władze walczą o budowę obwodnicy od 33 lat. Od kilkunastu słyszą z ust władz państwowych te same puste obietnice. Z tych obietnic, jak wiemy, niewiele wyszło. Wręcz odwrotnie. Nawet te terminy, które wydawały się kiedyś już całkiem sztywne, że tak powiem, zaklepane, mówię o roku 2011, kiedy miała się rozpocząć budowę obwodnicy, zostały zapomniane. Ostatnio, czego byliśmy świadkami na ostatniej sesji Rady Miejskiej, pan prezydent poinformował nas, że niestety grozi nam to, że ta obwodnica nasza nie będzie budowana również po roku 2014, że najprawdopodobniej może być taka sytuacja, że jako ci, którzy trafiliśmy na listę rezerwową, ta inwestycja będzie rozpoczęta dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości, prawdopodobnie po roku 2020, tylko nie wiadomo, czy to będzie 2020 rok, czy może 2029. Dlatego założono Komitet Wsparcia Budowy Obwodnicy. Jego członkowie zgodnie twierdzą, że szanują państwo, ale chcą być również przez nie szanowani. Nie można pozwolić na to, by obietnice były zrywane. Takie zachowanie zmusza do działań. Te zdecydowane działania będą oczywiście w zgodzie z prawem. Nie zamierzamy tutaj łamać prawa, ale faktem jest, że jeżeli my, jako Suwalczanie, jako samorząd suwalski, ale Suwalczanie przede wszystkim, do nich ten apel, nie postaramy się dać znać o sobie, nie postaramy się przekazać wszystkim po kolei i mediom, i mieszkańcom miasta, i również Warszawie, w której zapadają decyzje, to nic z tego nie wyniknie. My tej obwodnicy nigdy się nie doczekamy i tak jak państwo słyszycie, będziemy nieustannie żyć w tym skrodzie, w hałasie większym niż ktokolwiek inny. Jeżeli byśmy wykonali taki pomar w tym miejscu, w którym tu stoimy, to jest najbardziej akurat obciążony odcinek drogi krajowej nr 8, czyli pomiędzy skrzyżowaniami z Przytorową a skrzyżowaniem z ulicą Kolejową, to tutaj ruch, natężenie ruchu w pojazdach umownych sięga ponad 70 tysięcy na dobę. I to tak naprawdę gołym okiem widać, każdy laik może to stwierdzić, jakiekolwiek uszkodzenie pojazdu, czy jakakolwiek sytuacja, zdarzenie na drodze, kolizja na odcinku, utraty, od razu momentalnie robią się kilometrowe korki.
Prezydent Czesław Renkiewicz podkreśla, że skoro zabiegi świętej pamięci Józefa Gajewskiego, a potem jego samego nic nie wskurały, to teraz swoją opinię muszą wyrazić mieszkańcy w możliwie najgłośniejszy sposób. Nie możemy zgodzić się na taką akceptację, że obwodnica Augustowa będzie kończyła się na rogatka Suwałk, później tą protezą, jak ja nazywam, drogą powiatową, cały ten róg ciężki będzie wprowadzony znów na ósemce przy tym nieszczęsnym skrzyżowaniu tutaj wiodącym do Płociczna i Dubowa i z powrotem te tiry wjadą w miasto. Według przeprowadzonych kilka dni temu badań wjeżdża ich mnóstwo. Powodują nie tylko zniszczenia, lecz przede wszystkim ogromne zagrożenie życia. W obu kierunkach przez 12 godzin, były to pomiary 12-godzinne, przejechało na ulicy Pułaskiego 15 431 pojazdów, co po przeliczeniu pojazdów ciężkich, czyli autobusów i ciężarówek na pojazdy umowne, czyli przysłowiowy samochód osobowy, daje nam sumę 22 801 pojazdów. Mówię o 12 godzinach, to tylko 12 godzin. W tym udział pojazdów ciężkich to jest 25,5%. Jeżeli byśmy tą analizę rozszerzyli i zrobili na 24 godziny, to na ulicy Pułaskiego natężenie ruchu sięga około 28-30 tysięcy pojazdów umownych na dobę. Natomiast na ulicy Wojska Polskiego to jest wynik o 2 tysiące mniejszy, czyli między 26 a 28 tysięcy pojazdów umownych na dobę. Dane na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są zupełnie inne. Pozostaje więc tylko zadać sobie pytanie, czy dlatego, że nie widzi ona problemu, czy może po prostu nie chce go widzieć. Wprawdzie troszeczkę się w ostatnich latach i dzieje, bo przygotowywana jest dokumentacja, projekt techniczny na budowę naszej obwodnicy, tylko żeby ten projekt nie trafił na półki, czyli powinny być zabezpieczone środki finansowe 2014-2015 roku na jej realizację. Mi serce boli, jak przejeżdżam przez Polskę i widzę, co się na drogach dzieje, jak się dużo robi, a w Suwałkach po prostu marazm, praktycznie tak, jakby problemu nie było. Niestety jest on widoczny gołym okiem. Rząd, odwlekając budowę obwodnicy Suwałk, tłumaczy się między innymi brakiem pieniędzy. Dla suwalczan stwierdzenia te są absurdalne, bo w tym samym czasie buduje się obwodnicę na mniej uczęszczanych odcinkach dróg. Po tej ulicy, która jest za moimi plecami, co roku przejeżdża ponad 3 miliony autobusów i ciężarówek. Tylko autobusów i ciężarówek. Nie wspomnę o milionach, kolejnych milionach samochodów osobowych. Stąd bunt i działania, których celem jest umieszczenie budowy obwodnicy Suwałk na liście pierwszej, a nie rezerwowej. Jeżeli w poprzednich pismach deklarowano, czy też w rozmowach deklarowano, kiedy ma szansę nasza obwodnica na realizację, to z ostatniego pisma ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej wręcz tam jasno napisano, że nie wiadomo, kiedy suwalska obwodnica będzie budowana. No i na taką informację trzeba było zareagować. W ramach jednoczenia się i wyrażania poparcia dla inicjatywy można podpisać listę poparcia dla budowy obwodnicy Suwałk. Jest ona dostępna między innymi w Urzędzie Miasta. Jednak prawdziwym orężem może być zorganizowanie marszu. To nie pierwsze działanie tego rodzaju. Przed 6 laty zebraliśmy 5002 podpisów. Wydawało się wtedy, to był 2006 rok, że jesteśmy na dobrej drodze, bo były obietnice, że 2011 rok budujemy, nawet wcześniej. Niestety nic z tego nie wyszło, stąd ponawiamy ten protest. Tym razem będzie to protest, jak sądzę, mocniejszy, z waszym udziałem, z udziałem, na to liczymy, tysięcy mieszkańców Suwałk. Protest odbędzie się 6 listopada i będzie miał charakter przemarszu ulicami miasta od ronda Unii Europejskiej do ronda na Płaskiego i z powrotem. Większość głosów naszych mieszkańców mówi, że tegoroczne święta wielkanocne będą droższe niż nawet się spodziewali. Uważam, że droższe, na pewno droższe w tym roku. Jajka dużo zdrożały, mąka, cukier w standardzie. Dużo droższe są. Na pewno z paru rzeczy trzeba będzie zrezygnować. Chyba droższe trochę. Co najbardziej tak po kieszeni uderzyło? No ja wiem, to wszystko trochę chyba droższe, nie? Według tamtego roku. Spożywka? No tak, spożywka to obowiązkowo droższe. No podobno jajka. Jajka drogie są 8 zł, to już najtańsza cena po prostu, nie jajko.
No drożej, drożej, sporo drożej, wszystko drożej chyba, tak. Starczy poborów na święta? Jakie to rencista, to jakie tam pobory? Na pewno droższe. Ceny są wyższe. Ale są i tacy, którzy twierdzą, że nie jest u nas tak drogo. To sąsiedzi zza wschodniej granicy. Drogo jest? Na Litwie, tak, jest drogo. U was nie. U was, jak można powiedzieć, można wszystko kupić. A w Polsce mówią, że u nas jest drogo. Wam drogo, a nam nie. My z Litwy. Wszystkiego dobrego. Wszystko więc zależy od zamożności portfela i wartości pieniądza. Ale drożej, niestety.